Dobry, nie z tej strony Enzi. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak wyglądałby Slenderman w prawdziwym życiu. Także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, ciśniemy od razu, bez żadnych chcieć, bo w zasadzie po co? Mam tylko nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. Byłoby mi bardzo miło, jeżeli taką zostawisz. To dziękuję ci bardzo, polecam ci zasubskrybować kanał, polecam ci kliknąć dzwoneczek. No i słuchajcie, ciskamy. Boże, jak tutaj jest ciemno, niewiele w zasadzie widać i każdy w zasadzie to wie, że naszym głównym zadaniem w Slendermanie jest znalezienie 8 kartek, więc zacznijmy je szukać, zobaczymy jak mi pójdzie. Czy uda mi się przetrwać noc, bo generalnie chyba działa tak, że muszę zejść wszystkie kartki i uciec stąd, nie? Okej, mam pierwszą kartkę, słuchajcie, także kozacko, już się zaczyna w miarę dobrze, bo jeszcze nie spotkałem Slendermana, a już mam kartki, więc idealnie. Okej, czy coś jest na nich napisane? No. Generalnie światło strasznie mi przeszkadza w przeczytaniu tego, ale mam karteczkę pierwszą i już się zaczyna ta niefajna muzyka, słuchajcie, w tle. To nie jest fajne. Fuck! Ej, tam jest Slenderman. Zgaszę latarkę. Zapalmy i... Okej, zniknął. Ja pierdzielę. Już się pojawił. Nie dość, że ta muzyka, to już Slenderman zaczyna mnie nawiedzać. No dobra. W takim razie, no chyba nie ma co czekać, słuchajcie. Byłoby najlepiej, gdybym zaczął szukać kartki tu jak najszybciej, żeby mnie nie dorwał. Mam nadzieję, że się nie zestram gdzieś w połowie, słuchajcie, ze strachu. No dobra. Jakieś to, nie wiem, czy tędy przejdę w ogóle, słuchajcie. Generalnie niewiele widać i nie widzę tutaj też, że były jakieś obiekty. Jest ścieżka, chociaż tyle, ale będę musiał do jakichś randomowych drzew tego szukać. Jest! Okej, mam kolejną kartkę. I tutaj, co mamy tutaj napisane? Czekajcie, przełączymy na latarce, żeby to lepiej wyglądało. Okej, i co tu jest napisane? Idę kupę. Okej, czyli chyba będę miał spokój. Dlaczego Slenderman stał w tych krzakach? On mnie nie chciał nastraszyć, on po prostu walił kloca, słuchajcie, no dobra. Także śmigamy dalej i... Fuck! Już zacząłem, wiecie co, nie słyszałem, jeszcze go nie widziałem, a słyszałem już go, ja nie mogę. Dobra, uciekamy, słuchajcie. Po prostu działa to tak, że pojawia się muzyka, a nawet niekoniecznie muszę na niego spojrzeć, nie? To jest, powiem, że... Słabo, słabo, chciałem go widzieć, a dopiero potem się wystraszyć, żeby wiedział, czego się wystraszyłem. Bo, właśnie, to ja się wystraszyłem, znaczy wystraszam, boję się tego dźwięku. Mam dosyć głośno na słuchawkach zostawiony, więc... I jest to w stanie mnie przestraszyć. No dobra, słuchajcie, śmigamy dalej. Czy kolejna kartka może być? To trzecia kartka. Bo że przy trzeciej kartce powinno mi się coś zmienić, nie? Jeżeli chodzi chyba o dźwięki. Tak, jakoś kojarzę. W normalnym Slendermanie, że było. Zobaczymy, jak tutaj będzie to wyglądać. No dobra! To... Muszę się przyjrzeć dokładnie tym drzewom. Dobra, mamy kartkę, ale... Fuck! Okej, okay, weź zgasz to i spieprzamy, słuchajcie. Okej, okay, tylko tak nie za daleko chyba, bo musiałbym jeszcze tą kartkę znaleźć. Bo generalnie czemu ucieka? No nie chciałem, żeby on mnie złapał, bo wtedy będę musiał od nowa grać, nie? Także wydaje mi się, że lepiej jest uciec. Mimo wszystko zgasić tą latarkę, żeby on nie wiedział, gdzie jestem. I ewentualnie po tą kartkę się wrócić, taka będzie prościej. Okej, okay, co to jest napisane? I kill you, podejrzewam, że to jest napisane. Okej, mamy trzecią kartkę, także kozacko. I już się zmieniła muzyka. Ja pierdzielę, dobra. Latareczka przełączona, żebym widział. Więc to są w ogóle dwa tryby latarki. Nie wiem, w normalnym Slendermanie tego nie było. No ale tutaj mamy, także trzeba to wykorzystać, skoro już jest. Okej, gdzieś wokoło mnie muszę się rozejrzeć, czy coś widać. Fuck! Slenderman. Okej? I zniknął. Ej, no to jest dobre, to będę gasił i zapalał za każdym razem, w takim razie, jeżeli on znika. Okej, okay, przełączamy, żebym widział troszkę więcej i... Gdzie pójdziemy? Fuck! Co on tak często mi się pojawia już? To jest dopiero trzecia kartka, nie powinno chyba tak być. On się częściej pojawiał, z czego pamiętam... Okej, okay, złota ścieżka! Mam wrażenie, że się kręcę w kółko. Pamiętam, że Slenderman coraz częściej się pojawiał, ale nie przy trzeciej kartce, nie? Tak... The fuck? O co chodzi? Czemu tak często? No dobra. Gdzieś tutaj. Strasznie głośno to wszystko jest. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, słuchajcie. Żeby nie zagłuszy to. Okej, okay, jakiś obalony konar. Tutaj kolejny dół. Tutaj chyba nie szedłem jeszcze. Mam wrażenie, że wszedłem gdzieś dalej.
Wiecie co, powinienem się w ogóle chyba trzymać tej ścieżki, mi się wydaje. To nie byłby najgłupszy pomysł, żeby tą ścieżką chociaż kawałek się przejść dalej. Miałbym orientację, gdzie idę, nie? W sensie, gdzie jestem. Bo... tam z tyłu? Tam z tyłu chyba byłem już, tak? To dobrze, patrzę, tam były takie lampy z tyłu. Fuck! Znowu on! Ja pierdzielę. Dobra, zniknął. Dobra, wiecie co? Teraz trzeba było chyba uciec. Będzie lepiej. Nie, bo on coraz bliżej mnie jest. Nie mogę już tak robić, że sobie gaszę zapalam, bo... Fuck. On będzie po prostu coraz bliżej. Teraz uciekłem. Nie wiem gdzie, nie bardzo patrzyłem. Realnie po drzewach też nie bardzo się zorientuję, chyba gdzie byłem. Więc to jest ścieżka. Dobra, widzę ścieżkę. A... Ja pierdzielę. Gdzie to było? Właśnie, gdzie to było? No. Gdzie mam iść, żeby znaleźć te kartki? Mówię, prościej by mi było, gdybym miał jakieś, nie wiem, obiekty na przykład, nie? Na których byłyby kartki, wiecie, takie w Slenderlandzie, że na przykład tam w jakimś budynku i tak dalej. By było spoko. Prościej by było szukać, a tak łażę po tym lesie i się chyba kręcę w kółko, mam wrażenie, słuchajcie. Oprócz Slendermana, on dokładnie wie zawsze, gdzie jestem. Wcale nie dlatego, że świecę mu latarką, nie? Żeby wiedział. No dobra. Co ja chyba nie szedłem jeszcze? Gdzieś dalej. O, mam karteczkę jak piknie! Coś jest napisane? Nie widzę. No dobra. I... To w drugą stronę gdzieś tam koło ścieżki byśmy prosili. Tak! Ja pierdzielę! Szybko, uciekamy. O, panie, chyba mikrofon jeszcze uderzyłem ręką. Fuck! Ej! Panie, uciekaj stamtąd! Ja nie mogę. Ktoś to... Mnie zaraz zdorwie, ja mam tylko... Nie, teraz mam cztery kartki, nie? Generalnie słychać po muzyce. Ale... Ja pierdzielę. Włosy mi... Ten... Znaczy, może tego... Ja, fuck! Włosy mi... Ja, ale jak to mam powiedzieć? Fuck! Brakuje mi słów! W sensie... no, mam taką gęsią skórkę powoli. Ja pierdzielę, dobra. Zrobię sobie na ścieżce. Mam problem z tymi kartkami, to straszny. Jeszcze cztery kartki. On jest coraz częściej, boję się, że zaraz mnie złapie, słuchajcie, i tyle z tego będzie. Wiecie, to też z czasem przestaje być aż tak straszne, jak on mi się pojawia i mam ten sam dźwięk, bo już to znam, nie? Znaczy, na początku to było bardziej straszne, a w zasadzie sam dźwięk, to uderzenie takie. To było w stanie mnie przestraszyć, teraz już tak powoli się chyba do tego przyzwyczaję, mi się wydaje. Okej, tam coś widzę. To jest coś ala obiekt? Widzieliście? Taki kawałek tam w tym dole. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, czy coś tam faktycznie jest. To jest bodajże jakiś karton? Tak, ale... To nie jest kartka na nim, to nie jest do zerwania. Okej, w środku też nic nie ma, poza śniegiem. Super, fajnie! Jedyny obiekt jaki znalazłem w grze i nic tam nie ma, słuchajcie. Ja nie mogę. No dobra. Muszę cofnąć całą drogę. Ja pierdzielę. No dobra. W którą stronę mogę pójść, żeby znaleźć te kartki? Nie wiem gdzie ja byłem, nie wiem gdzie szedłem. Fuck! Zaraz mnie dorwie. A zniknął. Znaczy, że ta latarka działa cuda, słuchajcie. Przy włączaniu i wyłączaniu. Serio, chyba się zgubiłem. Jeszcze gdybym miał jakąś orientację, gdzie byłem, gdzie poszedłem, gdybym mógł, nie wiem, zostawić jakieś flary, czy cokolwiek innego, to wiedział jak mam iść, a... Tak, mam wrażenie, że się faktycznie kręcę w kółko. Cztery kartki, nie? Cztery kartki wydaje, że były. O, fuck, zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Fuck! Chyba był Slenderman, ale nawet mi nie zaliczyło go. Okej. Nawet mi go nie zaliczyło, mi się wydaje. Przełączyłem latareczkę. Znaczy nie zaliczyło, w sensie widziałem go, ale nie pojawił się dźwięk. Nie wiem, zbugowane czy co? Nieważne. Dobra. Piąta kartka do 8. Wiercie, jak ja do 8 kartek dojść. Wow, fuck! Okej. Okay. Uciekamy. Już kawałeczek. W ogóle, jak przełączam na ten drugi tryb latarki, to jakby widać latarkę. Fajny efekt to robi. No dobra. Dalej tą ścieżką w ten las głębiej może wejdźmy, bo faktycznie tam chyba nie szedłem. Jeszcze cały czas tą ścieżką jakby. Jak mi się wydaje. Szedłem przez kawałek, potem zboczyłem z drogi, bo znalazłem kartkę. Zobaczymy jak teraz będzie. Ja pierdzielę. Wszystko wygląda tak samo, nie? Żadnego odniesienia nie mam, czy gdzieś byłem.
Fuck. Głośno, głośno to na słuchawkę, wszystko te dźwięki są straszne, serio. Pierdziele, jest coraz bliżej. Zniknął, okej. Okej, ale boję się, że nie dam rady już, no. Fuck! Zgaś to! No nie! No nie! Już dupa. Już dupa. Przegrałem. No dobra, trudno, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, żeby kliknąć sobie dzwoneczek, być na bieżąco. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Także siemanko, cześć. Pa, pa.